Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie zaczynam śniadanie. Bacon, lettuce, tomato, czyli BLT. Czyli bacon, no bacon, boczek, sałata, tomato, pomidor i majonez. I powiem wam, że 400 kalorii tylko? Takie śniadanie? Tylko, nie tylko, ale wow. Dobra, moi drodzy, wszystko, co mam zabrać, to już wiemy. Wszystko już mam przygotowane do walizek. Teraz będę to wszystko prasowała, znowu składała, wkładała do walizek. No i tak, i będziemy już gotowi. Dobrze, bo my wylatujemy za kilka dni, a dzień przed, jeszcze przedostatni dzień, akurat mam wolne. I się umówiłam na pedi, uwierzycie? Także muszę być spakowana i Radek musi być spakowany przed wszystkim. Także już tam żelazko paruje. Bierzemy się za to. Nie wiem, co to jest grane, ale tak mi się chce pić, chociaż ten aparat też tak właśnie działa, że po prostu bardzo sucho się wydaje, że jest w ustach, także zdróweczko. Chciałabym wam pokazać moją monsterę, którą ściągnęłam tutaj z tej szafki, bo zaczęła mi żółknąć i to mi się zaczęło robić od czasu żółknąć i w ogóle niszczę je bardzo. I to mi się zaczęło robić, powiem wam szczerze, od czasu, jak biłam ten pałąk. I się zastanawiam, czy może uszkodziłam korzenie. Jak myślicie? Tak mi się wydaje. Usunęłam dzisiaj kilka liści. Zobaczcie, tutaj mam nowy. Wyrastają mi nowe. Ale to właśnie, chociaż nie, no to jest z tego samego. Ale zobaczcie, tutaj mi jeden to też jest młody. Taki marny. A ten z kolei już zniszczony, ususzony. Czy nie, to nie jest ususzony, bo ja ją podlewam. Kto jest specjalistą i się zna? Dajcie znać, bo tak mi jej szkoda, nie chciałabym, żeby mi się zmarnowała tak ładnie, ona była taka mała, jeżeli kojarzycie. Tak bym nie chciała, żeby mi się zniszczyła, no ale... Lunia! Co? A, zobaczcie, powiesiłam ten, ale ładnie wygląda, dopiero teraz widzę, ale ślicznie to wygląda. Lunka! Byłyśmy na spacerku, Lunka poznała swojego opiekuna na czas, jak nas nie będzie, bo teraz będzie miała dwóch opiekunów. Tak? Teraz będziesz miała aż dwóch opiekunów, nawet trzech, tak? Także jest zakochana i smutna chyba, uciekła mi z domu za swoją nową opiekunką. No? Moja ukochana. Piękna jesteś. Moi drodzy, oglądam program, jak widzicie, Undercover Hospital, Patients at Risk, czyli opieka nad pacjentami, którzy wymagają po prostu ekstra opieki, albo osoby, które, wiecie, próbowały popełnić samobójstwo, albo osoby, które były w więzieniu i zostały uznane za chore. I to, co oglądam tutaj, to po prostu chce mi się płakać. To jest po prostu coś strasznego, jak ludzie potrafią być okrutnymi ludźmi. Dla osób, które próbowały albo popełnić samobójstwo, albo coś takiego, to jest straszne. Tak jak czasami widzicie, że jak traktują starsze osoby, że się nad nimi zjęcają, no to tutaj jest to samo. Czekajcie, niech te buty stąd sprzątnę. Moi drodzy, przychodzę tutaj do was z wyznaniem prawdy, takiej, sorry, że szczeplenie, ale mam tą wkładkę taką dziwną tym razem. Dodałam jakieś zdjęcie znowu na... Dodałam zdjęcie w czerwonych spodniach na Instagrama i dostałam tyle wiadomości. Boże Jola, jak ty schudłaś, Boże Jola, jak ty schudłaś. Ja tak, o, wiecie co, ja schudłam te... 11, prawie 12 kg, ale to jest jeszcze bardzo dużo. Jedyne, co ja zrobiłam czasami na zdjęciach, ja nie wiem, jak ja to robię. Czekajcie. Jakoś tak stoję? Tak? W ten sposób. No i zobaczcie, to zupełnie się inaczej. Tak? Nie, jak jest? Nawet nie wiem, jak ja czasami stanę.
Taką jakoś stanęłam. Tutaj jeszcze mam torebkę, no i to od razu wygląda, jakbym miała jeszcze 15 kilo mniej. Ale nie, ja nie mam 15 kilo mniej. Ja cały czas jestem taka, o, taka sobie, taka normalna, bym powiedziała. Także widzicie, jakbyście chcieli mieć jakieś takie zdjęcie, jakby wam zależało. Nawet powiem wam szczerze, że ja nie wiem, ja sama zrobiłam to zdjęcie i sobie myślałam, ale ja szczupło wyglądam. O, no jakoś tak stoję. A tutaj jeszcze mam torebkę, no i tak to wygląda, no tak to wygląda, ale normalnie to jest tak. Nie oszukuję was, po prostu jakoś tak czasami stanęłam, ale tak sobie pomyślałam, że na Zanzibarze też jak będę pozowała, to jakoś tak będę stawała, o, albo tak, o, albo ja tak stoję, no, jakoś w ten sposób. A to, że talię mam, to wiecie, to wyglądam jak osa z boku, o, tutaj już taki szerszeń, ale tu osa, szerszeń, osa. Także tak, taki mały trik do robienia zdjęć. O! Dopiero 19, a ciemna już u nas jak w dupince. Ja jestem, jak widać, przed sklepem. Znaczy nie wiem, czy powiedziałam, jak widać. Tu będzie widać, też nie widać. Jestem przed sklepem, bo jestem taka głodna, a nie mam nic w domu do jedzenia. Także torba jest. Klucze są. Drzwi są. Wychodzimy. I idziemy do Sainsbury's, moi drodzy. W sumie tu nie wiem, co chcę, ale Radosław powiedział, że on by chyba zjadł jakąś parówkę. Także niech mu będzie, kupi parówkę, a ja nie wiem, co naprawdę. Mamy jeszcze rzeczy w zamrażarce, no ale zanim ja coś rozmrożę, i to przeważnie w zamrażarce są takie rzeczy solidniejsze. A powiem wam, że teraz wkładka tak na moje tutaj przednie zęby działa, że nic praktycznie nie mogę gryźć, także masakra. Bless you! Także masakra, muszę sobie jakoś radzić inaczej. Jeśli lubicie takie zapachy świąteczne, cynamonowe, Boże, jaka przepiękna seria w Sainsbury's Habitat. Ja na pewno wezmę sobie olejek do kominka. No po prostu, Boże, jaki piękny zapach. Ogólnie bardzo ładna szata graficzna. Zobaczcie, jeśli chodzi o te świeczuszki, bardzo ładna, no ale na razie nie chcę świeczek. Aczkolwiek może by mi się przydała już jakaś na kominek. Fajna choinka też. Ale przepięknie to pachnie. Nie, chyba jednak wezmę taki room spray zamiast czegoś takiego. Albo na razie nic w sumie nie wezmę, a tylko olejek. Przepięknie pachnie, sprawdźcie sobie. Dobra, wróciłam i jednak się, moi drodzy, skusiłam zarówno na olejek, jak i na ten spray, bo naprawdę, naprawdę przepięknie pachną. Już teraz nie kojarzę ceny, ale dobra, mniejsza z tym. Radio się o frankfurterki, no to ma wziąć na jutro dla nas łososia. I wzięłam też w ogóle kisz. Powiem wam, bardzo długo nie robiłam kisz, powinnam zrobić znowu, ale no... Jesteśmy chwilę przed wyjazdem, także nie dokupujemy nic takiego, wiecie, do lodówki, że było. Tylko wyjadamy to, co mamy, a praktycznie wszystko wyjedliśmy. Wzięłam takie chrupki ryżowe, bardzo one są dobre. Ryżowe? Tak, ryżowe? Tak, chyba ryżowe, popchip. Nie, potato snacks, ale bardzo, bardzo smaczne i mają mało kalorii. Teraz już nie pamiętam. Takie opakowanie ma 73 kalorie, także to nie jest dużo, są naprawdę, naprawdę smaczne, także spróbujcie sobie. I wzięłam dla Radzie piwo i wzięłam też prosecco. Dzisiaj moja mama ma urodziny, 30 września, także wypiję sobie z nią wirtualnie lampeczkę, a ostatnio, powiem wam, ponad pół butelki wylałam prosecco, bo niby mam tą zatyczkę, ale ta zatyczka, wiecie, otworzyłam po kilku dniach, zrobiło się a nie było w ogóle gazu tam, wygazowana zupełnie było, także bez sensu. Radek mówi, jak bierzesz to na raz, ja chyba tak będę musiała zacząć robić. Także tak, takie mini zakupy, biorę się za odgrzewanie tego kisz, moi drodzy, bo jestem tak strasznie głodna, że nie macie pojęcia, naprawdę. Dzisiaj zjadłam małe śniadanie w pracy, później tylko zupkę w domu, no i dobra, biorę się za kisz. Zjem aż pół, a pół kisza będzie miało, moi drodzy, 460 kalorii, także spoko. Jest co prawda późno, ale ja nie zamierzam na razie iść spać, także, także tak, biorę się za to. No, moi drodzy, znowu sobie na chwileczkę usiadam, bo jestem tak między praniem, sprzątaniem, pakowaniem się, między wszystkim. Może mogę troszeczkę bardziej se plenić znowu i gorzej się wysyłać, bo mam nakładkę nową od wczoraj w nocy, także to dopiero pierwszy dzień, także wiecie, no troszeczkę to zajmuje, zanim się przyzwyczaję. I chciałabym wam tylko powiedzieć jako odnośnie tego programu, obejrzałam do końca i tak naprawdę jestem zdegustowana, głównie tam osoby były, które próbowały popełnić samobójstwo,
No i właśnie w to, jak strasznie makabryczny sposób były traktowane te osoby. Na przykład osoba, która kilka razy próbowała popełnić samobójstwo, bo myślała, że jest gruba, była nazywana grubaską przez pielęgniarki, także powiem Wam, że szokujące, ale tak też mi właśnie to nasunęło coś na myśl, bo widziałam film, jak jedziemy sobie z Radkiem autem, no i tam po prostu tak sobie luźno rozmawiamy z Radkiem i tam Radek zaczął mówić o policji, o PiS-ie. I powiedzcie mi, jak to jest, że my możemy wyrazić swoje zdanie bez wyzywania nikogo, bez wyzywania zwolenników owej partii, ale w drugą stronę to nie działa dobrze. Powiedzcie mi, o czym to świadczy? O czym to świadczy? To jest dla mnie po prostu szokujące i powiem Wam, jeżeli ja dostaję komentarze, ja nie mówię, ani Radek nie mówi, ani ja nie mówię, że kto PiS wspiera, nie ma mózgu, że jest jebnięty zupełnie, że ma bagno zamiast mózgu, a takie komentarze dostajemy. I powiedzcie mi, o czym to świadczy, bo mi nasuwa się tylko i wyłącznie jeden wniosek. Także jeśli znowu tu teraz coś jest, to będzie mnie jechał. Ja, zauważyliście, Radek tak i owszem rozmawia na temat polityki. Ja bardzo rzadko to się staram robić. Tym bardziej widzę, jak właśnie polityka, zwłaszcza w Polsce, teraz podzieliła ludzi. Ale znowu kultura osobista wszystkich, moi drodzy, dotyczy. Co się z nią stało, to ja naprawdę nie wiem. Tak jak mówię, my nic nikomu nie mówimy, nie narzucamy, mówimy swoje zdanie, bez wyzwisk, bez obrażania, bo my cały czas uznajemy, że każdy ma prawo wierzyć lub popierać to, w co wierzy, że jest słuszne. Ale widać, w drugą stronę to nie działa, zwłaszcza od zwolenników pewnej partii. I jest to naprawdę, naprawdę szokujące, jak bardzo ludzie potrafią być chamscy, narzucający swoje zdanie. To jest po prostu niewyobrażalne. Nie mówimy o PO absolutnie, a każdy nam od razu zarzuca, że my jesteśmy zwolennikami PO. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne, niewyobrażalne i skończę na ten temat. I tyle. Także jeszcze raz powtórzę. Jeśli ktoś będzie tutaj wierzył z wyzwiskami tylko i wyłącznie dlatego, że my wyrażamy swoje zdanie, kasuję i usuwam z kanału. Od razu mam to w dupie. Mam to w dupie, naprawdę, bo nie po to jest ten kanał. Ten kanał jest po to, żeby wyrażać swoje zdanie. Tak samo Wy możecie w komentarzach jak najbardziej. Bez wyzwisk. Bo jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Proszę, proszę. Wreszcie wykończyła mi się świeczka z neon. W którymś kalendarzu była, teraz nie pamiętam w którym. Spoko zapach, ale zdecydowanie nie dla każdego. Także, moi drodzy, recykling leci. I pokazałam Wam właśnie też takich pasków, co sobie kupiłam. Takie, co można różne robić. Zobaczcie, tutaj takie właśnie, żeby sobie ramionczka schować. Żeby, wiecie, do takiej bluzki innej. Bardzo fajne one są. Ja wiem, że one troszeczkę są droższe, ale już je kiedyś miałam, 6 funtów kosztowały, ale już je kiedyś miałam i są bardzo dobre jakościowo. No i tutaj właśnie taka przedłużka, że można było sobie obniżyć plecy. Bardzo fajne to jest, bardzo, bardzo polecam takie rzeczy właśnie do takich sukienek letnich i do takich pierdół. No i to też kosztowało 6 funtów. Kurde, zrobiłam jedno zamówienie, zamówiłam jeden strój w dwóch rozmiarach, zobaczcie na to. Przyszły dwie osobne paczki, co prawda doręczone w tym samym czasie, ale to są te czarne stroje, co wam, to nie są takie, co mówiłam Wam, że miałam takie kwiatki. Ale to jest coś, mam nadzieję, że zbliżonego, także zaraz zobaczę. Zamówiłam 14 i 16, no bo ze względu na mój bust, zobaczymy, pewnie żaden nie będzie dobry, ale zanim pójdę się kąpać, to przymierzę i może Wam pokażę, jeśli się zmieszczę. Jeśli nada się do pokazania, to może Wam pokażę mniej więcej, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że któryś będzie dobry, bo bardzo mi zależy na czarnym stroju. Zobaczcie, tak on wygląda i to jest 16 i już widzę, że ten biust będzie za mały. Także no kiszka. No przymierzę, no bo co? No ale z tego, co widzę, to będzie za mały. Moi drodzy, co ja Wam mogę powiedzieć? Ja myślę, że ja oddam ten strój. No nie, nie oddam z Bravissimo, bo też jest ładny. Coś tutaj mi w miseczce jest i tak. Wow, jestem zakochana. Absolutnie jestem zakochana w tym stroju. Boże, jakieś nie wiem, coś mi się włączyło, kurde, ekshibicjonizm tutaj prawie, ale no jestem. Pokaż mi tu się z bliska. No, ładnie wygląda. Dział wygląda tak, jak wygląda. Nie jest tak bardzo wycięty. Spoko! Pod spodem mam gacie jeszcze. Oczywiście, no bo wiecie, jak mierzycie, no to w swoich gaciach. Pamiętajcie o tym, dziewczęta. W majtkach, niech będzie ładnie.
No bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem zachwycona. Moja talia to po prostu jest jakieś... Ten strój, moi drodzy, kosztował tylko 28 funtów. Oczywiście zostawiłam 16, znaczy tylko, nie tylko. Wiecie, ten drugi, co mam, kosztował 68 albo 63, nie wiem, ale ma miseczkę taką jak stanik, także to też jest, wiecie, tutaj też na to muszę patrzeć. Ale ten zostawiam, lecę się myć, wracam, montuję film, idę spać i co? Żebyście mieli film na jutro. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was. Zostawcie jakiś ślad po sobie, zostawcie pod spodem jakiś swimming suit, jakiś strój kąpielowy z emotków. A czemu nie? Buziaki! Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.